jest. Każda sprawa to 6 tysięcy. Z tym, że tutaj nakłada również uchwała, potem tam wymogi do tego kierownika musi składać sprawozdanie z tej górki. To funkcjonuje do dzisiaj też, w tym starożytnym uchwale było podobne. Dotyczy to tylko, on może położyć tylko setki pod warunkiem, że dany rejenca spłaci całą drogę. Jeszcze pan Skarbnik słusznie zauważył, że komisja komisja się zająć szybkie 4-4, czyli grupie w sprawie zarządzania rachunku własnego wniosku gminy, to właściwie dotyczy szkół i przedszkoli, więc nie wiem, czy znajomała, żebyśmy ten projekt uchwały widzieli. Nie słyszę, że była taka wola, tak czy dziękuję. Nakazano nam uzupełnić stosownymi artykułami, a na dzień dzisiejszy wyjdzie komunikacja.
administracji takiej potrzeby nie ma. Powoduje to, że treść uporządkowana już w ten sposób uchwały mówi o wyrażeniu zgody na bezprzetargowy tryb zawierania umów z podmiotami, które realizują zadania użyteczności publicznej, tak jak zresztą to było dokładnie uchwycone w uchwale z 2000 roku. To tyle, jeżeli chodzi o to. Czy są jakieś pytania? Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ustawą o umowie o sprawie produktu? 7. Wyrażenie zgody na uchwałę sumencji, wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz użytkownika wieczystego własności nieruchomości budowlanej 369 metrów kwadratowych. Przysługuje to uprawnienie z artykułu 217 ustawy o gospodarce nieruchomościami, więc jest to realizacja zapisów ustawowego z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tyle, jeżeli chodzi o uchwałę, dotyczy to osób fizycznych przy ulicy Jednolitowej. Czy są pytania do tego typu? Nie ma, także przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ustawą o gospodarce nieruchomościami? Kolejna uchwała to wyrażenie zgody na nabycie na przyszłość gminy nieruchomości w obrębie Wielkiej Kacy, Krzynika i Olbierka, odpowiednie 433, 5, 38, 270, 1032 i 70 m2. To są czynności związane z regulacjami stanu terenu pod pasami zdrowotnymi z Krzynika i Olbierka. To tyle, jeżeli chodzi. Kolejna uchwała to wyrażenie zgody na nabycie na rzeczy miasta Gdynia części nieruchomości opisanych w paragrafie pierwszej tej uchwały. Czynność ta jest związana z dążeniem do uporządkowania spraw związanych z wizą księdza Władysława Miegonia. Tych gruntów następuje zgodnie z siatką dróg określoną w planie zagospodarowania przestrzennego komisji i planie zagospodarowania przestrzennego dla obywatela. To tyle, jeżeli chodzi o tę uchwałę. Czy tutaj uchwały są jakieś pytania? Również nie ma, czy przystąpimy do pytania. Kto z Państwa jest za przystąpieniem do sprawy do 6 z 13, czy to się nie wiem? 7 z 13. Wyrażenie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na nieruchomości położonej przy ulicy Kępa-Oksywska, przygotowanej nieruchomości, co do której Państwo wyraziliście zgodę na jej zbycie. Ta nieruchomość powinna być wyposażona w ustanowienie służebności drogowej pozwalającej na racjonalną organizację sąsiedztwa, jak Państwo w uzasadnieniu macie tę informację na ten temat. Do kompetencji Rady Miasta należy ustanowienie nieodpłatnej służebności. Tam chcemy w tym momencie zmieścić i ona dotyczy gminy tej powierzchni, ale jest niezbędne, że Podobnie jak poprzednio, taka służebność ma
umożliwienie funkcjonowania tam przejazdu przechodów w tej nieruchomości. To tyle jeszcze. Kolejna uchwała mówiąca o wyrażeniu zgody na ustanowienie takiego obciążenia dnia dopłatnej służebności punktowej na nieruchomości stanowiącej naszą własność. Tym razem to jest dział, to są działy, które znajdują się na służbę na prawo. Przebieg służebności macie Państwo wskazane, co dotyczy obowiązań komunikacyjnych. To tyle, jeżeli.